Tegoroczny sezon grzybobrania można uznać za otwarty. Tysiące grzybiarzy wyruszyło na poszukiwanie leśnych przysmaków. Zbierają mali i duzi. Ważne tylko, by w uprawianiu narodowego sportu Polaków zachować umiar i przede wszystkim zdrowy rozsądek. Grzyby są bowiem niezwykle smaczne, a wiele z nich ma nawet właściwości lecznicze. Nie brakuje jednak i tych, które zamiast leczyć potrafią być śmiertelnie niebezpieczne. Jest to okres w tej chwili bardzo dobry na zbieranie grzybów. Przełom lata na jesień jest obfitość, w różnorodność grzybów. Przede wszystkim tych grzybów, których chętnie grzybiarze poszukują. To są między innymi właśnie rydze, maślaki, borowiki, podgrzybki i inne ciekawe grzyby. Przede wszystkim też trzeba teraz troszkę uważać na takiego grzyba jak muchomor zielonawy, sromotnikowy, bo się pojawiać już w niedługim czasie gąska zielonka która właśnie jest y, podobna do muchomora zielonawego a jest taka właśnie Sprawa, że muchomor zielonawy lubi bardzo takie ciepłe, jakby okresy. Sierpień, początek września, i on wtedy tworzy dość duże owocniki. Takie kapelusze są do średnicy 15, czasem do 20 cm. Natomiast jesienią już później, gdzieś w październiku, dalej się może pojawiać. Ale z braku odpowiedniego ciepła tworzy małe owocniki. I wtedy one właśnie przypominają gąskę zielonkę. Dlatego trzeba bardzo uważać, jak zbieramy grzyby, by właśnie o zielonym zabarwieniu skórki kapelusza i białym, bo drugi jest jadowity, który jest mylony często właśnie z pieczarkami. Wybierając się na grzyby, koniecznie trzeba pamiętać zatem nie o wiklinowym koszyku, ale przede wszystkim o podręcznym atlasie z grzybami. Warto też pamiętać o podstawowej zasadzie, by sięgać jedynie po te grzyby, których jesteśmy pewni, a w razie wątpliwości skorzystać z pomocy grzyboznawców, którzy są dostępni między innymi w każdej jednostce sanepidu.